witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty, moi drodzy. Tak jest, dobrze widzicie mnie, po długim, długim czasie przeniosłem się z tamtej części ekranu na tę część ekranu, dlatego że doszedłem do wniosku, że używam tego moda, który powiększa minimapę, a swoją osobą zasłaniam ten róg, który często jest ważny. Poza tym na streamach zawsze siedząc w tym miejscu zasłaniam, jak sprawdzam oznaki biegłości, one zawsze się pojawiają tak tutaj w dół i zawsze dokładnie procenty zasłaniam całym sobą. Także pomyślałem sobie, że mała zmiana, mam nadzieję, że tutaj niczego nie będę zasłaniać. Tutaj jest delikatny odstęp od zasobnika amunicji, tutaj będzie delikatny odstęp od licznika uszkodzeń, powinno być ok. Dobra, w nawiązaniu do bitwy, moi drodzy, naprawdę bardzo, bardzo fajna bitwa, długa, ale też przy okazji pełna bardzo dobrej gry w wykonaniu Zdzisia 34 na 261 na mapie Zatoka Rybacka. Mapa dobra dla artylerii, jest oczywiście część miejska. W tej bitwie akurat mamy dużo czołgów ciężkich, mamy 113, 100 SZ, ale zobaczcie, co ciekawe, cała ta, można powiedzieć, falanga czołgów ciężkich z wyjątkiem S-100 i 113 wali lewą flanką. IS-7, 260, dwie E-5, do tego tam jeszcze chyba, nie, E-4 nie było dać, wszystko to napierdziela od lewej flanki, a u nas od lewej flanki nikogo. No i to sprawi, że naprawdę ta bitwa będzie miała sporo rumieńców, bo Arta będzie miała bardzo dużo używania. Ładne dwa strzały, chociaż ładne, no nie trafione perfekcyjnie dwa strzały, ale jakieś tam ogłuszenie i na MX-ie 105 i na TVP-ku, więc początek można uznać za niezły. Dodatkowym smaczkiem jest obecność tutaj ostatniej misji na artyleriach, Bogowie Wojny. O tej misji mówiłem już wielokrotnie, że jest naprawdę trudna, ponieważ trzeba być top exp, trzeba zrobić dużo asysty, plus trzeba jeszcze zrobić dużo damage'u, więc wymagania są spore. Strzał W5, taki trochę na odwal się, ale gdzieś tam z pleszem weszło i mamy na razie 208 punktów asysty. Moi drodzy, to czego bardzo nie lubię w tym momencie w artyleriach, i moim zdaniem jest to duży błąd Wargamingu, powinni go jak najszybciej naprawić, to jest, ja o tym będę wspominać, bo uważam, że warto o tym mówić, warto rozmawiać, to jest fakt, że artyleria i przede wszystkim ogłuszenie działa dla mnie w nieprawidłowy sposób. Widzieliście, to był strzał idealnie trafiony w 113. To był strzał, który trafił ten czołg. On go nie przebił, ale zadał mu 323 punkty uszkodzeń i ogłuszenie z bezpośredniego trafienia wyniosło około 15 sekund, 14-15 mniej więcej. Czyli można uznać, że po prostu leci pestka, trafia w czołg i faktycznie załoga po takim trafieniu jest potężnie ogłuszona, ale ten strzał był za 59 punktów uszkodzeń, spadł sporo dalej i ogłuszenie jest albo takie samo, albo niewiele krótsze. Co jest jeszcze ciekawsze, to co mnie najbardziej denerwuje w aktualnym ogłuszeniu, to jest to, że nawet jeśli czołg nie dostanie grama uszkodzeń z HEK, ogłuszenie jest tak samo długie, jakby dostał tym strzałem bezpośrednio w kadłub. Teraz strzał 260, znowu ładny strzał, ładne ogłuszenie, gościu stoi na gąsce, jest ogłuszony plus zdetrakowany, naprawił sobie, uleczył sobie załogę z ogłuszenia, ale dostaje po naszym traku Amoraka od E4 za 1775, tak naprawdę bardzo, bardzo duży zastrzyk expa i ogólnie też pewnie biegłości po tym jednym tylko trafieniu. Jest E5 skupiona prawie do końca, teraz poleciała pestka, trafiamy bezpośrednio i znowu wpada nam ogłuszenie i detrak, także zobaczcie, jak ładnie ta bitwa nam przebiega. 1289 punktów uszkodzeń, 1700 ponad asysty i ponad 2100 asysty po ogłuszeniu, także naprawdę no, wyniki już są nader fajne, ale to właśnie dzięki temu, że na otwartej mapie przy dwóch artyleriach bardzo dużo czołgów ciężkich i wolnych i dużych pojechało walczyć na otwartej przestrzeni. Kolejny strzał, kolejne trafienie bezpośrednie misa siódmego, ten ogłuszony, zdetrakowany, tylko czekać, aż to się ewentualnie wykorzysta, ten strzał nasz, niestety chyba jednak nie, i siódmy rusza, naprawił się z gąski, E5 niszczy nam TVP-ka, zobaczcie, po lewej stronie ucieka AMX, po prawej AMX, po lewej mamy tego misa siódmego, który w tym doku stoi, odpuszcza, albo jednak nie, jednak celuje w tego misa 7, a może Batrat, nie, i siódmy, przejazd, pocelowanie, strzał, trafienie, znowu bezpośredni za 313, także znowu bardzo ładny strzał.
i na razie te uszkodzenia nam przyjemnie rosną. Jest TV-pek, który stoi sobie również na środku i teraz zobaczcie na tę sytuację, mamy jeszcze dobrych kilka sekund do przeładowania. TV-pek stoi, nie rusza się, my czekamy, też ładujemy, on na pewno też ładuje. TV-pek zniknął już kilka dobrych sekund temu, pestka poleciała i okazuje się trafienie jest w TV-peka, który tam stał cały czas. Także naprawdę niezła sytuacja być na otwartej przestrzeni, na otwartej mapie przeciwko jednej artylerii, bo już nasz batczat zginął i cały czas się nie ruszać. No to chyba po prostu chce się zginąć. 140 dostaje mocny oklep, niestety nie z naszym udziałem, ponieważ nasza pestka poleciała w TVPK. Wracając jeszcze do misji, misja jest... A, jeszcze trzeba wygrać, tak? Naprawdę bardzo dużo warunków do spełnienia. Jest IS-7, pocelowano, tam gdzieś za wrakiem się próbuje ukryć, więc to będzie strzał trudny, ale próbujemy, pestka leci i zdaje się chyba weszła bezpośrednio, ponieważ nie widać było splasha. Więc siódmy chyba klepnięty. Ostatnio był widziany na 757 HP. Zobaczymy, na ilu będzie za chwilkę. Jeden frag na razie, więc no bardzo dużo nie jest. Jest siódmy, 4-4-5, więc około 300 dostał. Przepraszam. Dostaje z HEK-a strzał od kogoś, więc mamy tam jakiś udział w jego powolnym niszczeniu. I siódmy teraz dostaje strzał od Mausa, niestety już bez naszego ogłuszenia. 8-6, bitwa idzie całkiem przyjemnie, chociaż nie tak bardzo jednostronnie. Nasi powoli już puszują, mamy opan, znaczy mamy sytuację przy bazie opanowaną. Jeszcze próba strzału w 140, poleciała pestka i raczej nie trafiła. Szukam cały czas takiej sytuacji, przypadku, gdzie mógłbym Wam w sposób naoczny pokazać ten moim zdaniem błędny mechanizm ogłuszenia, gdzie czołg nie dostaje strzału, który by go uszkadzał jakkolwiek, ale dostaje bardzo długie ogłuszenie i to jest moim zdaniem po prostu totalny błąd, bo tak być nie powinno. Batchat przejeżdża 1524 punkty HP, próba pocelowania, leci pestka i mamy, moi drodzy, trafienie bezpośrednie. Warto zapamiętać stan HP-ków tego batchata, około 1500 miał, więc zobaczymy na koniec, za ile ten strzał wszedł. To był gracz o nicku Slark i jeszcze jest E5. Nawet tak na chłopski rozum, jeśli mielibyśmy się tak jakby bardziej wgryźć w temat tego ogłuszenia, to pomyślcie sobie tak, dostajecie, nie wiem, wybucha fajerwerk pod waszymi nogami, tak? No to wiadomo, jest głośno, może mogą być poparzenia, może nogi nie urwie, ale gdzieś tam pewnie was na chwilę ogłuszy, będzie błysk, będzie huk, będzie pewnie dużo strachu. Jak fajerwerk wybuchnie na przykład 15 metrów od was, no to okej, no będzie pewnie strach, będą te wybuchy, ale nie będzie tak dużego efektu, bo na pewno was nie poparzy, na pewno was w żaden sposób nie uszkodzi fizycznie, dlatego że no jest to odległość, a według WOTA mechanika byłaby taka sama. Czy wybuchnie ci fajerwerk, jak go trzymasz w ręku, czy wybuchnie ci fajerwerk, jak leży on na przykład w pokoju obok, to tak samo ci połamie palce. No nie ma w tym większego sensu, naprawdę, no tylko to jest po prostu, ja wiem, że pocisk HE z artylerii, która ma tam dział kalibru 200 mm, to nie jest to samo co fajerwerk, ale skala też jest inna, tak? Chodzi mi o sam efekt skali, że nie może być tak działać to, jeśli jakby skutek eksplozji jest taki sam dla trafienia bezpośredniego, jak i dla kompletnego braku trafienia. Załoga w czołgu nie będzie ogłuszona, jeśli pocisk spadnie, nie wiem, na przykład dom obok nich, no hello, a w tej chwili w WOTie tak jest. Nawet ta mapa jest tym takim klasycznym przykładem. Ja bardzo często, tutaj praktycznie zawsze gram na środku. Jeszcze strzał czwórkę, zobaczmy. 2-2-3, ale bardzo szybkie ogłuszenie. Gram sobie w tych domkach i wystarczy, że arta dupnie nawet przez ścianę i mnie to ogłusza, tak samo jakby mnie dupnęła bezpośrednio, także kompletnie dla mnie to jest bez sensu. Piękne ogłuszenie przy okazji na E5, moi drodzy, zapamiętajmy te wartości. 2536 punktów uszkodzeń, 2500, 1700 asysty po traku i ponad 4000 asysty po ogłuszeniu. Musimy zrobić 3500 asysty po ogłuszeniu lub po detraku. Mamy te asysty z dużą górką, prawie 6000, czyli mamy spełniony warunek jeden z głównych. Musimy być pierwsi w expie. Mamy tylko dwa fragi. Zobaczymy. I 4000 uszkodzeń plus wygraj. Uszkodzeń 2500, zabrakło aż 1500, także naprawdę no
było blind shot, ale tam był blind shot Visa 7 za 200, za 300. Było coś jeszcze chyba, gdzieś tam po drodze coś padło, ale generalnie 1500 punktów uszkodzeń, no nie ma szans. Przechodzimy do podsumowania. Okazuje się jednak, że już w tytule wiemy, misja 15 zrobiona z wyróżnieniem, ponieważ damage'u własnego weszło nam prawie 4200, więc 1700 damage'u nie widzieliśmy i tu jest właśnie pies pogrzebany w tym strzale w Batchata. Było to trafienie bezpośrednie z przebiciem za 1178 i ono sprawiło, że udało nam się tę misję wykonać, ponieważ bardzo nam podbiło uszkodzenia. Oczywiście tamten strzał w Isa 7 również się liczył, bo tam dobiło się chyba ze 300, więc około 1400-1500 punktów uszkodzeń nie widzieliśmy i to właśnie było to, co sprawiło, że jednak misja jest wykonana. Medal wsparcia, do tego medal Gora i co ciekawe, jest tylko odznaka pierwszej klasy, naprawdę tak fajną bitwę. Zobaczcie, exp również topowy, to był warunek konieczny, żeby tę misję zrobić. 1048, więc wydaje mi się naprawdę exp przyjemny, a mimo wszystko niestety tylko pierwsza klasa. Także w sumie taki trochę, raczej wiadomo, najważniejszym celem było zrobienie misji na obiekta 2260, ale z drugiej strony na pewno jest niedosyt duży, że przy tak dobrej bitwie, przy bitwie, w której udaje się zrobić tę trudną misję, dostajemy tylko pierwszą klasę, a nie asa pancernego. Lepszy wynik, jeśli chodzi o damage, zrobiło STB 4440 u nas. 16 strzałów, 7 trafień, wszystko oczywiście na dystansie 300+. 10 uszkodzonych, 2 zniszczeni. O asyście już mówiłem, 13 razy spowodowane ogłuszenia w tej bitwie. Zarobek 62,5 tysiąca brutto, ale bez konta premium, po odjęciu kosztów amunicji 5600 na czysto. Exp też już mówiłem, ale razy 3 za pierwsze zwycięstwo danego dnia plus bonus wyszło nam 4192, z premką wyszłoby 6288. Także moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Też napiszcie koniecznie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, co sądzicie o tej mechanice ogłuszenia, o której ja wspomniałem i która mi moim zdaniem, a czy która mi przeszkadza, która moim zdaniem jest błędnie zrobiona. Nie powinno być takiej sytuacji. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Czekam na Wasze przemyślenia i to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.